Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na prezentację toperu, który się nazywa Patrycja. Toper Patrycja jest wykonany z włosów syntetycznych, termicznych. Włos jest taki lekko szorstki w dotyku, ale jednocześnie bardzo przyjemny, miękki i miły. Toper nie jest gęsty, jest on uzupełnieniem tylko i wyłącznie naszych włosów, nie jest to peruka. Zakładamy go na czubek głowy i włosy, które są potem w długości, po bokach i z tyłu, one mają za zadanie połączyć się z naszymi włosami. Jeżeli one są zgodne kolorystycznie, wtedy jest najlepiej. Jeżeli są zbliżone bądź chcecie kontrastowo, też można w ten sposób kompletować sobie topery. Jak wykonany jest toper Patrycja? Baza okrągła. Tutaj, to jest baza, akurat ciemna. Spineczki 4 clip-in i te spineczki są z paseczkiem silikonowym, tu jest ten paseczek, który pomaga nam zatrzymać toper nawet na cieńszych i rzadszych włosach. Toper jest, proszę spojrzeć, większa ta baza niż dłoń, także dosyć spora, jest profilowana, czyli jest wypukła, nie jest to płaskie kółeczko, tylko dopasowane do kształtu naszej głowy. I zapinamy właśnie na te cztery spineczki. Dwa z przodu i dwa z tyłu. Toper się trzyma naprawdę dobrze na głowie, nie przesuwa się, nie spadnie, można się naprawdę w nim czuć komfortowo. Jakie mamy dostępne kolory tych toperów? Kolor, który mam na sobie, jest to light blond. Absolutnie nie jest zgodny z moimi włosami. Ja mam tutaj jakiś ciepły, żółtawy kolor, jakiś średni blond od spodu. Natomiast to jest jasny blond beżowy, bardzo popularny kolor, często wybierany przez klientki, albo właśnie light blond, albo 15T613. To są takie najczęściej wybierane przez klientów naszych kolory blondów. Taki mocny standard. Jeśli chodzi o tył, ten toper wygląda w ten sposób. On się łączy się z naszymi włosami i w jaki sposób można robić fryzury. Taki toper można związać razem z naszymi włosami, tworząc jakąś kiteczkę, można zrobić koczek. Łączymy wtedy nasze włosy z toperem. Można zrobić warkocze, można zrobić różne fryzury, jakie sobie tylko wymarzycie. Ja swoich włosów nie mam mało. Jak dorzuciłam ten toper, to czuję, że jest ich w tym momencie bardzo dużo. Także jak ktoś ma rzadsze włosy, jest to naprawdę fajne rozwiązanie i będziecie mieli gęściejszą, fajną, pełniejszą fryzurę. Zwłaszcza tutaj na górze, a dół będzie łączył się z Waszymi włosami. Jakie mamy dostępne kolory? Light blond, ten o którym wspominałam wcześniej. Drugi kolor jest to TT4 1016M. TT4 to jest ten odrost ciemnobrązowy. 1016M to jest bardzo jasny blond, taki chłodny krem połączony z taką skandynawską białą platyną. Można powiedzieć, że to jest taki perłowo-platynowy odcień. Ma taką nutę kremu, ale takiego naprawdę mrożonego, chłodnego. TT4 1016M. I mamy jeszcze taki sam kolor, ale bez odrostu. To jest 1016M, czyli ten sam kolor, który przed chwileczką pokazywałam, ale bez odrostu. Proszę spojrzeć, jaka to jest różnica jednego przy drugim. Light blond jest jasnym blondem, a ten jest dużo, dużo jaśniejszy. Jakie mamy jeszcze inne kolory? Jest kolor 1B, to jest czarny, ale on jest przełamany. To nie jest taki mocny, wysycony czarny, tylko gdzieś tam jakieś brunatne odcienie się brązu ociera, ale to jest kolor czarny, to nie jest brązowy. 1B. Następny to jest kolor brązowy 4x6. Typowe brązy, ciemny brąz połączony z czekoladowym brązem. Kolejny kolor to jest kasztanowy 33. 33 kasztanowy. I kolor DF 433 na 330. DF 433 na 330. To jest kasztan z miedzią. Drodzy Państwo, topery można zakupić w sklepie sagatia.pl. Znajdziecie je na stronie, link jest w opisie podany do tego filmu. Można zamówić bezpośrednio przez stronę, można napisać przez Messengera, jeżeli korzystacie z Facebooka.
Można napisać maila na adres sklep@sagatia.pl lub po prostu zadzwonić pod telefon 790 511 022. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Czasami trudno się do nas dodzwonić, wiem, natomiast bywają takie okresy, że tych telefonów jest więcej. Proszę być cierpliwym i próbować albo napisać SMS-a, wówczas spróbujemy oddzwonić. Pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam już teraz na prezentację kolejnych materiałów z naszego sklepu.